A, przeczytałem ten wyrok w internecie, że jeżeli się nie zgodzę, to wy. Nie, no dobrze. Czyli zaczynamy za minutę. Taki rozbiegówka, jeszcze chwila, bo ludzie... Tak, tak, tak. Człowiek się już przyzwyczaił do tych kamer. Nie tak pum, pum. Ale najgorzej mają ci politycy, nie? Oni codziennie 6 rano się wstają, golą się, a jeszcze się muszą golić. I podobno i kobiety też się golą nawet. Żeby dobrze wyglądać. I od razu i zaczynają Radio Kolor. Zawsze wszyscy. Turne po Warszawie. Po tych stacjach. To jest być, tragedia. Być politykiem. W tym radiu, po co się tak stroi? Tak, gdzie tam są kamery? Nie, teraz to w internecie wszystko. Teraz to. Radio, telewizja. Właśnie. Nawet i radio zobaczę. Nawet nie mogę słuchać, to dopiero, żeby ich oglądać. Dlatego nie wiesz. Także nie wiesz, czy wiesz, ale niedługo twoi dom. Ale. Dobrym razem. Teraz jeszcze, zanim się nie zacznie, możemy sobie popolitykować, bo potem się wyłączymy. Z tego. Do dołu. Taki był ładny temat o piciu. Zawsze człowiek jak młody to pi, prawda? I ten wiek młodzieńczy po liceum, a jeszcze przed liceum. Po liceum to już pół biedy, mądrzejszy trochę. 18 lat to już nie, to już mądrość pomału przychodzi. U kobiet to później przychodzi. Tak, bo... Nie, przepraszam, wcześniej. Wcześniej mądrość przychodzi, tak. Chłopaki głupieją w późnym wieku. Też. No ale to ja nie mówię o takim głupieniu. Ale... No i jak jeszcze byłem właśnie taki, w takim wieku liceum, to zawsze chodziliśmy... No bo tutaj powiem, że mieszkałem w Zakopanem, stąd ten akcent góralski, hej. No i żeśmy chodzili po szkole na górne kiełbaski, to mniej więcej tak w połowie Kopówek. No i tam żeśmy piwo pili, no. Jak było. Ale wieczorem, potem czasami, tośmy chodzili jeszcze wyżej. Im wyżej, tym mocniejsze były te trunki. No bo nikt nie widział. Ale też był strach, bo chodziły tak zwane trójki rodzicielskie. I oni chodzili po tych piwiarniach. Widzieli, gdzie chodzić. Ale potem myśmy chodzili do parku i w parku kupowaliśmy takie dobre, markowe wina. No ale to różne. No, za moich czasów to, bo teraz to są nazwy takie Trzepomózg. No, Trzepomózg, no, albo, ale wtedy to był Jabol, nie? To się, albo J23, patykiem pisane, bo jeszcze teraz to widzę. No i podszedł do nas, znaczy nigdy to się tak oficjalnie nie piło, tylko podszedł, tu gdzieś tak się trzymał za nogą. Za nogą. A wy, dziewczynki w torebce trzymają, tak? Ale wy jeszcze nie piły takich. No i... Trzeba było, to się piło. Mus to mus. Nie ma zmiłuj. Bo czasem nie poradzi. I podszedł, nie mieliśmy jeszcze tej wprawy, bo młodzi, żeby otworzyć, nie? Jak to otworzyć, nie? Próbowaliśmy stukać, ale jakoś ten korek nie chciał wyjść. Trochę wyszedł, ale to zobaczył góral taki. I mówi, czekajcie, dajcie tą flaseczkę. I on, wiecie, wsadził zęby w ten korek i pociągnął, zęby mu zostały w korku, ale już troszkę uszło tam do korku. Wyciągnął, potem znowu miał wkładane zęby. Tak. Korkociąg. No i mówi, nalezy się, nie? I tak zrobił, pół nam wypił flaszki. A myśmy, to już mogę zdradzić, jak były te tak zwane imprezy takie, tańcówki w domu, prywatki to się nazywało. Ania słucha, bo ona jeszcze nie przeżyła takich rzeczy. Chłonie.
I myśmy musieli, chłopaki, myśmy wypijali na śmiałość, nie? Zawsze przed imprezą, całą flaszkę wina. To dopiero jak zakręciło, to człowiek taki się śmiały był, ale dziewczyny wychodziły do domu, szły, bo one już w ogóle nie chciały z nami. Za bardzo śmiali. Wy byliście śmiali, a one się robiły wtedy nieśmiali. Nie, one wiesz, a myśmy nie wiedzieli, że trzeba inaczej, gitarę. Ja dopiero później zrozumiałem, że gitarę, czułe słówka. No tego nie zahaczyłam. Ale teraz już o tym wiesz. No ale co z tego? Nie ma tego wina. Już takiego wina nie produkują. Ale rzeczywiście było napisane, to co ja tam w tym winie? Zawartość SO2. Tak. SO2 jest w każdym winie, tylko nie na każdym pisze. Ale musi być, bo inaczej by korki... Żeby przerwać procent fermentacji, tak? Tak. Panie doktorze. No to wywołałeś piosenkę, postanowiłem dzisiaj zagrać.